Jo, ludzie, wracamy. Zacznijmy sobie od save'u. Mogę tu zeskoczyć? Tylko tak chciałabym tak zeskoczyć w miarę bezpiecznie. Uld! No właśnie, no i super. Trzeba korzystać z tego, co nam daje głos. W sumie w tym momencie to ja go nadużywam, tak jak go kiedyś nadużywano. Według historii, ale jebać to. Co tam jest? Jakiś domek. A, tam jest młyn. W sumie odkryjemy go sobie. Jakaś wioska. Ty ma jakieś pole tego. Odkryj mi tą wioskę. Farma Serit. Okej. Odkryliśmy farmę Serit i ją ignorujemy. Mogłabym niby zabrać te rośliny, ale skoro ona je posiada, więc nie będę się jakoś rzucać specjalnie. Po nie. Okej. To jest ta cała strażnica. Tutaj sobie zrobimy też większego save'a. Może tutaj. Tak. Okej. Łyk herbatki. W sumie to... Co żem klikła? Okej, to żem klikła. Poczekałabym godzinkę na Lidię. Gdzie ona jest? Tutaj jest ścieżka ogólnie. A ja Lidii nie widzę. Poczekam jeszcze godzinę. Lidia? No kurwa. No i mi zniknęła. No patrzcie, o kurwa. Dobra, jebać to. Zrobię tylko szybkiego save'a. I lecimy. Miło by było to odkryć. W sensie... Z tej strony nie ma nic. Cofnijmy się. Żeby nas możliwie nie wykryli. No właśnie. Wyobraźnia płata mi figle. Nie. Okej, chowamy się. Oni się obudzili, no właśnie. Okej. W sumie to z tej perspektywy. Nie są w stanie nam wiele zrobić, jak stoimy tutaj na skalę. Dlatego tak bardzo lubię. Korzystamy z leczenia. Skoro i tak je mam, a go nie wykorzystuję. Weźmiemy ognisty oddech, orkowy ukłon lodu. Gdzie jest reszta przeciwników, co? Na pewno sobie zapiszę, ponieważ żeśmy dość ich... Dość mocno rozgromili. Ja się stąd nie ruszam, ziomek. Okej, jeden trafiony. Drugi tutaj leci. Nie ujdziesz ze Skyrim z życia! Joj! Skoczę cię o głowę! Super. Ej, nie spadaj. To chyba wszyscy, którzy byli na zewnątrz, tak? Nie wiem. F4.
Zaraz się dowiemy. Wolę na razie nie zbierać broni. Może później ją pozbieram. Jak będę mieć... Kurwa. Myślałam, że dam radę obiec skały naokoło, ale to mi się nie opłaca. Później będę zbierać broń, jak będę wracać. Gdzie są te ciała? No kurwa. Żelazny wielki miecz, żelazny topór bojowy. A gdzie są ciała? Sunęły się tam? Możliwością to jest? Sobie niby tak, ale... Ja no, w sumie z drugiej strony to nie byli jacyś specjalnie... specjalni wojownicy, żeby się tak... o to martwić. Więc nie zamierzam. Ma taką samą zbroję jak ja, nie zamierzam używać tych... Śliwski. Nie jest poza... ponadto. No tutaj chyba nikogo więcej nie ma. I tak sobie zapiszę, będę zapisywać co 10 sekund. Ponieważ to się przydaje. Dobra, lecimy tam zobaczyć co jest. Łuk sobie na razie schowam. Schowaj ten łuk. Tutaj jest coś na stole, nie widzę nic ciekawego. Tutaj też nie widzę nic ciekawego. Tam była skrzynia. Kufer, przepraszam. Zabiorę wszystko. To jest jakiś obóz, tam może być ich więcej. Muszę na to uważać, jak będę wracać. Tam były beczki, ale beczki mnie nie interesują. Stąd się chyba wszyscy zebrali. Więc tak, zajście od tamtej strony było naprawdę świetnym pomysłem. Jak się tak nad tym zastanowić, to chciałabym otworzyć te kraty. Tylko jakie tutaj można otworzyć? Chyba na górze chyba będzie dźwignia. Muszę się przejść. Jest to jaka dźwignia? Nic kurwa nie ma. Z tej strony jest jaka dźwignia? Też nic nie ma. No i świetnie, teraz tam nie wejdę, nie? JOL! Nie JOL, kurwa, zapomniałam. Ja się tak strzelam, JOL nie ma, ja taka zaskoczona, co? Kurwa. Skocz tu! W sumie to jak się tak zastanowić... Stąd powinnam już tam... spokojnie wejść. Oj! No. Uld! No właśnie. Ręka mnie zaczęła sądzić. Jakieś pieczone zębacze. Kurwa, talerz wzięłam. Nie chciałam talerza. Chciałam zębacze i chcę wino. Więcej wina. Ona temu winna, ona temu winna. I tutaj jest wejście, tak? No. Dźwigni szukam, nie? Okej, okay, F4 i wchodzimy. Tutaj najszybciej zdobywa się poziomy wykonując zadania, a nie zabijając przeciwników, czy polując. Szafa. Jest ze mną Lidia? No wiedziałam, że jak wejdę, to będzie Lidia. Żelazny. Wielki miecz? Złota nigdy zbyt wiele. Jeszcze jeden dobry łup. Tutaj jest pułapka. Wciąż, jak sobie życzysz, tanie. Bo wiecie, ja tą pułapkę ominę, a ona może w nią wleźć. W
było. Ruszamy? Chodź za mną. Chodź ze mną. Jak sobie życzysz, Tanie. Będę cię chronić własnym życiem. Miło z twojej strony. 4. Miód, miód, miód. Mam zabijać, by móc od czasu do czasu się napić. Głupie pszczoły ich, głupi miód. O! Widziałam. Jesteś największym debilem świata. Nikt nie domyślił się, że to wolno. Jeśli jeszcze raz tak się dowiedzie, to padnę gole się. Co to było? Lidia, przede mnie. Śmierć jest przereklamowana. Lidia? Okej. Okay. Tylko tu nie podchodź! Dobra. 4. Naprawdę, ten motyw z zatrzymywaniem czasu jest super. Co prawda chciałabym odzyskać trochę więcej tych strzał, ale... Lepszy ryc niż nic. Jest tu coś jeszcze? Nie. Tutaj nie ma nic. To jest jakieś kołki. Tutaj też nie ma nic. Dobra, pozbierajmy to, co jest tutaj na stole. Wino, wino. Chleb. Tam chyba zebrałam pustą flaszkę. Lidia, błagam cię. Jak ja kucam, to ty kucasz. Pusta flaszka powinie. Pusta flaszka powinie. Jebać to. Nie chcę pustych flaszek po winie. Tykwan. Chyba zjem jakieś coś zjem. Coś dziwnego. W sumie te rzemieniowe buty, one są chyba lekkie, tak? No, lekki pancerz, więc je wezmę. I założę broń, strój. To są te rzemieniowe buty, a ja mam teraz te. Ja mam 14. Ten udźwig jest zwiększony. O ten udźwig mi chodzi. Srebrna ręka. Nic ponadto. Srebrna ręka. Torkowa strzała. No i nie będzie, że to wezmę. F4. I ognisty oddech. Aha, on jest tam na górze, tak? Tak to przynajmniej wygląda. A tu jest pusto. Chyba, że jest tam, na dole. To ja nie wiem. Ale zdaje mi się, że jest na górze. I się chyba tam... Tam na górę się przejdziemy. Tyle żelaza! Ty się tak nie ciesz, Lidia. Zaraz ci to... przekażę. No, on jest na górze. Skąd mam wiedzieć, o jaką akademię mu chodziło? No właśnie, skąd masz wiedzieć? Lidia, bym chciała tutaj, żebyś się trzymała bardzo blisko mnie. Magowie, to dopiero potęga. W 4? Na pewno mają jakieś tajemne czary. O kurwa! No kurwa. Czas zakończyć tę zabawę. Serio? Lazłaś w to? O kurwa, nienawidzę magów. Wyjdź stamtąd, kurwa, wyjdź! Ja pierdolę. Ta baba jest po prostu najgorszym plecakiem świata. Ja chcę Far Crysa, który będzie napierdalał wszystkich z mieczem.
Nie wiem, może jak będzie z tej strony, to jakoś wyjdzie mi to. Mam ognisty oddech, mam ognisty oddech. W sumie nieogniętą siłę wypróbuję. Okej, cofnijmy się. Jak coś, to ty będziesz na pierwszy rzut ognia, nie ja. Okej, cofnęła się. Więc F4. Wyobraźnia płata mi figle. Tak, jasne. Co to było? Tak ją trafiłam, jakim kurwa cudem. Zabiłam cię? Zabiłam ją! Nie chcę jej zabijać. Czy ona się tam cofnie? Mam nadzieję, że tak. Serio, Lidia? Serio? Okej. Okay. W sumie nie wiem, czy śmierć Lidii była taka zła. Co to było? Czas zakończyć tę zabawę. Okej. Okay. Kurwa, Lidia! Ja pierdolę, babo! Naprawdę, jesteś najgorszym kurwa plecakiem świata. Och. Gdzie jest ten najgorszy plecak świata? Naprawdę. Nie wiem, po co ja ją ze sobą biorę. Chyba tylko dlatego, że nie wiem, kurwa. Tak mnie denerwuje ta baba. Znam kto? No oczywiście, że tam ktoś jest, bo jak żeby kurwa było inaczej. Marchewki, jakiś ser. Sir. Fajnie, przyszliśmy do tych, do srebrnej ręki. I uzupełnimy zapasy jedzenia. Więc tak, nareszcie udało nam się zabić maginię. Znaczy tą czarodziejkę, czy jakiej tam kurwa inaczej było. Nienawidzę magów w tej grze. W ogóle nienawidzę magów w żadnej grze. Ale dobra, mam nadzieję, że w następnym odcinku już zabijemy srebrną rękę i będziemy mogli sobie pozwolić na
pozbycie się Lidii i zaopatrzenie się w Farkrasa, który jest nieporównywalnie 1000 razy lepszy od niej. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie!